To na średniowieczu mam wrażenie, że była troszeczkę większa otwartość na te tematy. To znaczy, ale w średniowieczu to było tak, że to było jednak raczej twórczość sakralna i ona pokazywała ciało, rzeczywiście pokazywała nagie ciało, ale raczej jako coś złego bardzo. W sensie jako po prostu siedziba pożądań i zła. A w renesansie jednak była większa otwartość też na przyjemność i na to, że ciało to również jest element człowieka. Jak oceniacie taką sytuację? Bo teatry są w tej chwili w zasadzie niedochodowe. Można powiedzieć, że są dofinansowane. Część pieniędzy jest z Urzędu Marszałkowskiego, część pieniędzy jest z Ministerstwa Kultury, są jacyś sponsorzy, ale te pieniądze to są raczej mają znikomą znaczenie. Więc teatry są i w ogóle sztuka jest na usługach w zasadzie, można tak powiedzieć w cudzysłowie, państwa, bo to w Europie tak się dzieje, że właśnie państwo funduje sztukę, no, tak mówiąc już zupełnie kolokwialnie. Czy i tak było w zasadzie, można powiedzieć zawsze, że artysta był na sługach albo to króla, księcia, albo biskupa, prawda? Mhm. Więc czy nie powinniśmy uszanować tutaj tych, którzy łożą na po prostu na utrzymanie, ponieważ no, oni mają jakieś oczekiwania, prawda? Z rozmowy właśnie z rzecznikiem Urzędu Marszałkowskiego wynika, że nie ma jakichś takich wytycznych, że Teatr Polski musi jakiś tam preliminarz tak, ale musi jakiś tam po prostu program przedstawić i on będzie zaakceptowany. Po prostu jest uznaczany budżet i w ramach tego budżetu są realizowane przedstawienia. Tak więc pytanie moje jest odnośnie tego, czy jeżeli ty masz, Natalio, ograniczenia pewne, nie możesz sobie zrobić, co ci się podoba, masz osoby, z którymi musisz, cały szereg osób, z którymi musisz się konsultować i nie możesz w zasadzie nic zrobić tak, że będzie to tylko twoje, tylko będzie to wymagało kolaudacji. Czy nie należałoby słuchać tych, którzy płacą, że tak powiem? Ale my słuchamy tych, którzy płacą, ponieważ teatr jest wypełniony widzami, którzy bardzo doceniają Teatr Polski. Też no, wspomnę o tym, że to jest teatr, który właściwie jest obsypywany nagrodami. Ostatnio, nie wiem, co tydzień dostajemy jakieś nagrody. Tutaj pracują bardzo zdolni ludzie, bardzo zdolni aktorzy. Tak, tak. Nie chodzi mi o widownię, prawda? Więc jakby trudno jest tutaj... szczerze mówiąc, nie wiem, czy w ogóle widzowie się oburzają jakby na całą tą sytuację w teatrze, czy oburzają się ludzie, którzy właśnie do teatru nie chodzą. Także... No tak, ale... Chodzi mi o to, że... A też wspomnę o tym, że niecały 1% jakby z budżetu, z podatków idzie na kulturę i to idzie również na odnowy, na renowację zabytków i muzea, i kościoły, i teatry. Także to też nie jest taka sytuacja, że ludzie, nie wiem, płacą bardzo dużo pieniędzy i nic z tego nie mają i my robimy to wbrew ludziom, bo my nie robimy nic wbrew ludziom. Ten spektakl jest bardzo piękny i myślę, że warto go zobaczyć. No tak, ale są protesty. Michał, znaczy budżet jest ustalany jako, nie wiem, jakie procento... To znaczy są protesty, ale też są ludzie, którzy są bardzo za, więc jakby też dostajemy bardzo dużo pozytywnych głosów i jakby ja też nie jestem za budowaniem stadionów, a one są budowane z moich pieniędzy i ja nie protestuję przeciwko temu, bo rozumiem, że są ludzie, którzy tego potrzebują. Mhm. Nie mamy takich badań, nie możemy powiedzieć, ile jest za, ile przeciw. Natomiast budżet... No, to są procenty z budżetu kraju, natomiast no, teatr jest w większości sponsorowany przez państwo. Michał, jaki ty masz pogląd na tę sprawę? Nie powiem nic odkrywczego, bo ja nie jestem kompetentny w kwestiach tej ekonomiki i teatru konkretnie, ale żeby tak tutaj nie zamykać od razu tej dyskusji, dla mnie tutaj warte zauważenia jest jeszcze wątek taki, że no to jest, że premiera
tego spektaklu jak odbyła się w momencie no takich po prostu pewnych zjawisk w dziedzinie naszej polityki i wydaje mi się, że uważam, że każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, może nawet próbować coś, nie wiem, sprzeciwiać się, może nawet jakieś takie spontaniczne akty cenzury ja osobiście traktuję jako w pewnym sensie akty też wypowiedzi twórczości własnej. Jedyną dla mnie najgorszą rzeczą to jest tutaj takie myślenie pakietowe albo też stereotypowe, czyli przypisywanie na przykład wszystkim tak zwanym, w cudzysłowie, bo to nie ma jednoznacznej definicji, tak zwanym prawicowcom, na przykład przypisywanie tej jakiejś w ich sensie poprawności politycznej, że wszystko to związane z promocją seksualności to jest złe. To i na odwrót. Na odwrót też tak jest, że krótko mówiąc, jestem za tym, żeby po prostu nie mieć takiego stereotypowego poglądu, że my mamy bardzo dokładnie przydzielone takie pakietowe spojrzenie na różne dziedziny życia, w tym również na sztukę. Każdy, wydaje mi się, że każdy w swoim wolnym umyśle może mieć te poglądy najróżniej rozłożone. Mhm. Zróbmy takie podsumowanie, Natalio. Czy te granice powinny być, czy zaakceptowałabyś na przykład śmierć, prawdziwą śmierć na deskach teatru? Bo już takie gdzieś tam krążą tutaj historie, żeby zrobić reality show i tak dalej. Te wszystkie programy na żywo są jakby... To są jakieś absurdalne historie i jakby porównywanie śmierci do seksu jest dla mnie totalnie absurdalne. No jest to skrajny przypadek, natomiast no, pytanie jest, czy coś jeszcze możemy powiedzieć? Tak, że ja też nie chcę się jakoś o spektaklu wypowiadać, bo nie jestem twórcą spektaklu. Mm-hmm, tak. Natomiast scena seksu, która odbywa się na deskach teatru, jest w bardzo konkretnym kontekście i właściwie to nie jest nic, co... To nie jest scena, która, nie wiem, promuje porno, a wręcz przeciwnie, więc czasami jest tak, że jakby w tym języku twórczym wykorzystuje się środki, które może nie wszystkim się podobają, ale no tutaj jest też taka sytuacja, że wystąpili aktorzy porno, że tak powiem, prawdziwi i prawdziwi muzycy. Ponieważ to wszystko dzieje się też w oparciu o przestrzeń szkoły muzycznej. Więc to wszystko naprawdę ma uzasadnienie. I ja generalnie zapraszam do Teatru Polskiego i wtedy może też... Michał, proszę cię o słowa właśnie podsumowania. Jednym słowem, ten plakat, bo sztuka jest gdzieś tam obok i jakby nie jest aż tak bardzo w centrum naszego zainteresowania, prawda? Plakat jest udany według ciebie? Według mnie jest bardzo udany, mi się bardzo podoba. Też mam pytanie do Natalii, czy ty spośród swoich produktów lubisz ten plakat? Lubię, tak, lubię. Ale rozumiem, że to nie jest tak, że wszystkie rzeczy swoje... Że wszystkie swoje rzeczy lubię. No, nie wszystkie swoje rzeczy lubię, ale tutaj jakby, nie wiem, dobrze mi się przy tym pracowało. Powiem szczerze, że w pewnym momencie było mi bardzo przykro, jak się zrobiła z tego taka jakaś, nie wiem, po prostu wiecznie słyszałam słowo porno i w tle mój plakat. Jakoś miałam wrażenie, że to... Znaczy nie miałam wrażenia, po prostu wiem, że nie o to chodziło. Więc no tyle mogę powiedzieć. Nie wszystkie swoje rzeczy lubię, ale tutaj akurat jestem zadowolona z tego, co... Ja mam takie kryterium na swój własny użytek. To jest bardzo takie dobre kryterium, szczególnie do samooceny swoich rzeczy. To kryterium brzmi tak, że gdybym pozyskał odbitkę jakiegoś zdjęcia czy jakiejś pracy graficznej w wielkości na przykład metr na 70 centymetrów, to czy na tyle byłoby to dobre, na przykład jeśli to jest nawet moja praca, czy na tyle byłoby dobre, że zainwestowałbym w fotoramę do tej pracy. No i tutaj powiem ci, że bym dostał od ciebie
taki egzemplarz sygnowany, to od razu podjechałbym do IKEA. O, to miło, bardzo, bardzo się cieszę. To może tak zrobię. No ja swoich rzeczy nie wieszam, jakoś, no właśnie, nie wieszam. One wiszą na słupach we Wrocławiu, więc wystarczy. Mhm. Dziękuję wam za udział. Ja tylko takie zrobię krótkie podsumowanie. No, plakat chyba nie jest jakoś strasznie taki kontrowersyjny. No jest ten gest, który wzbudza tutaj emocje, prawda? Natomiast nie jest on jakiś odkrywczy. Przepraszam, tylko przerwę. Tak? Ja generalnie dostaję maile od ludzi, że właśnie chcę zniszczyć polską rodzinę i tak dalej. Także są osoby, które są bardzo oburzone na to. Ale też dostałam maile od ludzi, że bardzo by chcieli, żebym ten plakat wysłała. Także to tak może jeszcze na koniec. Tak, tak jak wspomniałem, bardziej jakby tutaj środek ciężkości był przesunięty na teatr, ponieważ zdarzyło się, powiedzmy, no, pierwszy raz w polskim teatrze taka sytuacja i właśnie z tego tytułu jest pytanie o te granice, prawda, wolności wypowiedzi, co będzie następne, dlatego przytoczyłem tutaj taki ekstremalnie skrajny przykład śmierci na deskach teatru, natomiast no, wszystko to dzieje się w ramach kultury judeo-chrześcijańskiej, czy w zasadzie w Europie. W Stanach myślę, że nie wiem do końca, czy taka sztuka by się przyjęła, ale głównie mówię tutaj o Europie. Natomiast w krajach arabskich takich, tam jest ten konserwatyzm jest zdecydowanie większy. Więc tam nie ma takich chyba zastanawiania się, nie ma czegoś takiego, ponieważ bardzo często za sprawy niezwiązane z jakimś przewinieniem czy związane z prawem karnym, tylko za obyczaj można być wychłostanym lub wręcz nawet zostać skazany na karę śmierci. Także tam nie ma takiego postępu. Natomiast Europa jest w tej dziedzinie bardziej liberalna, jeżeli tak można powiedzieć, i po prostu te granice są przesuwane. To, co było 20 lat temu dopuszczalne w sferze niedopuszczalne, czy 30 lat temu w sferze obyczajowej, i teraz jest już dopuszczalne. Także ta granica się przesuwa. Znaczy, ja tobie powiem jeszcze taką rzecz, bo akurat tutaj Andrzej Pongowski na Facebooku udostępnił swój plakat Damy i Huzary. I to też jest, to w sumie warto sobie zobaczyć, właściwie podobny kadr, no jest to rysunek i napisał 1981 rok, nikt nie protestował, także no to było parę dobrych lat temu. Tak, tak, i tylko właściwie że... powiem szczerze, że ja jestem wychowana na jakby na plakatach, no właśnie tej polskiej szkoły plakatu z lat 80. I tam mamy i Pongowskiego, który robił bardzo odważne rzeczy, i Starowiejskiego, i jakby dla mnie jakby nigdy nie miałam problemu z tym. To znaczy u nas troszeczkę inna była sytuacja, bo cenzura była i ona była odbierana jako zła, bo po prostu tłumiła wolność, prawda? Natomiast cenzura raczej nie dotyczyła spraw obyczajowych, czyli można powiedzieć w cudzysłowie, prędzej przeszła goła baba niż napis Solidarność. Na przykład na napis Solidarność był na znak, czy na słowo Solidarność był zapis. Niemniej mówię tutaj o sferze obyczajowej, że ona się przesuwa w Europie, jest coraz dalej, no, chociażby z no, coraz większą potrzebą, mocniejszym działaniem na widza, przyciąganiem na widza, obojętnie czy to będzie teatr, czy to będzie internet, czy to będzie reality show. Więc my jesteśmy nastawieni na przesuwanie granic. Nie rozstrzygniemy tego, czy właśnie te granice, gdzie one są i co będzie następne. I jeszcze raz powtarzam, bardziej to dotyczyło sztuki samej niż plakatu. No nie mniej. Ja też powiem, że naprawdę tutaj pracują świadomi ludzie i nikt nikomu krzywdy nie chce zrobić i nikt nikogo nie chce wykorzystać, więc jakby też tutaj apeluję o jakąś taką... Znaczy naprawdę to jest teatr, który zrobił dużo dobrych rzeczy i docenionych też przez widzów,
Więc też może ta panika była taka niepotrzebna, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, po prostu urwali się z jakiejś abstrakcyjnej przestrzeni i chcieli robić głupie rzeczy i nikt by nie wiedział, o co chodzi. Mhm. Zobaczymy, czas pokaże, czy to będzie po prostu Wenus, Maneta, czy będzie w ten sposób odbierane. Dziękuję za udział, bardzo dziękuję za uczestnictwo. Przypominam, że w moim wirtualnym studio gościłem Natalię Kabanow, autorkę zdjęcia i projektu graficznego tego to plakatu i Michała Mazurkiewicza. Dziękuję Wam serdecznie.